Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Pierwszy mecz w barwach Falu Bazu, pierwsze kółka na Zielonogórskim Torze, od razu czterech spotkaliśmy. Jak wrażenie? No taki trening punktowany. To jest dobre przetarcie przed zbliżającą się Ekstraligą i zawodami indywidualnymi. Był to mój pierwszy start tak naprawdę teraz pod taśmy w tym roku, więc troszeczkę stresik towarzyszył, jak to zawsze na początku. Natomiast no fajnie, jakby udany trening uważam dla całej drużyny i jest jeszcze nad czym oczywiście pracować. Musimy na pewno jeszcze dopasować bardziej motocykle pod nawierzchnię i powinno być okej. Na pewno pierwszy raz jesteś z drużyną tutaj w Parku Maszyn już czynnie. Jak odczucia odnośnie atmosfery i w ogóle jak się czujesz wpasowany właśnie do nowego zespołu tak naprawdę? Ciężko tak naprawdę po pierwszej jeździe z drużyną już ocenić to wszystko, natomiast atmosferę buduje na pewno też wynik i myślę, że mamy taką drużynę, że nie ma co się obawiać, natomiast tak jak mówię, ten wynik będzie kluczowy. Na razie jeszcze wiadomo, łapanie sylwetki na motocyklu, a ty jak się czujesz, bo wszyscy wiemy, że wracasz troszeczkę później niż reszta do jazdy. Był ten uraz, jeszcze jakiś dyskomfort pozostał, czy to już totalnie zamknięty rozdział? Totalnie zamknięty rozdział, czuję się bardzo dobrze, myślę, że na to, że pomimo gdzieś tam małych wpadek, walka była i odczucie na motocyklu dobre. Ty do dzisiejszego sparingu podszedłeś bardziej jako do testu, czy czułeś już adrenalinę meczową? Czuję się adrenalinę meczową, gdy staję się oczywiście w czterech taśmy. Natomiast kiedy czujesz w takim treningu punktowanym, że w miarę jest dobrze, to starasz się coś zmienić i zobaczyć jakieś inne ustawienia, czy czasem nie jest lepiej, więc na razie to są testy, sprzęt uważam, że mam szybki i to jest kwestia dopasowania. Jak zachowywał się ten dzisiejszy tor? Dobrze się zachowywał, na pewno jest nad czym jeszcze popracować, ale nie ma co też się dziwić, bo pierwsze jazdy po zimie, ten tor też troszkę puszcza wilgoć od dołu, więc tej nawierzchni dużo się odsypywało. Na zewnętrznej części toru można było bardzo szybko pojechać. Starty też uważam, że można nieco inaczej zrobić, ale to kwestia jakby rozmów tutaj naszych wspólnych i decyzji wspólnej jakby całej drużyny. Przed tobą memoriał Edwarda Janca, że na pewno się już nie możesz doczekać takiego poważnego ścigania. Oczywiście, że tak, natomiast podchodzę do tego wszystkiego z dystansem na razie. Są to moje pierwsze starty w tym roku, więc jadę pojeździć, zrobić jak najlepszy wynik oczywiście, ale tak naprawdę co będzie, to będzie.